Compact Siemensa. No to na początku go wyszukajmy. Profibus DP. Synamix G120C. Wrzucamy na Profibus. Adres 4, jak wiadomo, jest. OK. Standard Telegram, tu sobie mów no profi safe, czyli bez bezpieczeństwa, ponieważ nie mam sterownika żółtego w trybie safety. Standard Telegram, czyli dwa słowa wejściowe, dwa słowa wyjściowe. Słowo wejściowe, słowo składa się ze statusu plus prędkości zadanej. OK. Zapisz. Zapisz, kompiluj. Zobaczmy jeszcze, jaki jest adres. 256. OK. Zapisz, kompiluj. Download to module. Graliśmy hardware. Zobaczmy teraz, czy ten falownik się pojawił. Wszystko jest zgodnie. Ja tam z workami już ustawiłem wcześniej adres na 4 na falowniku, ponieważ są fizyczne z worki. Jeszcze się sterownik nie podniósł. OK. Jednego urządzenia nie mam, ale falownik się podniósł. OK. Zamykamy hardware. W bloku pojawił się coś tutaj, dodatkowy blok, i pojawił się commissioning. Odpalamy program. W tym momencie uruchomi nam się program, na przykład starter. Klikamy połączenie online, S7 online, ponieważ jestem połączony po Ethernecie, a falownik jest po Profibusie, więc w ten sposób trzeba zrobić routing. Czasami jest mały problem z routingiem, ale widać, że w tym momencie nie. OK, mamy falownik. I możemy zobaczyć sobie teraz, jesteśmy online w falowniku, czyli to, co zmieniamy, zmieniamy bezpośrednio w falowniku. Pierwsze, co powinniśmy przejść, to konfigurację. Ponieważ ja już kiedyś bawiłem się tym silniczkiem, więc podejrzewam, że dane tego silnika będą. Klikamy Wizard. F7, File Boost, czyli Select Default Settings I/O, czyli mam być sterowanie z Profibusa, czyli 7. V400 Induction Motor, Enter Data Motor. Wpisujemy dane silnika. 73. 0,73 A, 0,25 kW, 1300 obrotów na sekundę. OK, 400 V, 50 Hz. Tak dalej. Current limit 1,1. Next. Chyba jeszcze. Minimalny speed, maksymalny speed. Rampa niech będzie 6 sekund. Opóźnienie 6 sekund.
Szybkie zatrzymanie. Dobra. Linear. Motor identification. Nie wiem. Finish. OK. Motor, zobaczymy. Falownik jest w błędzie. Acknowledge. Zobaczmy. OK. Błędy się potwierdziły, czyli falownik nie ma błędu. Dobra. Przejdźmy teraz do zakładki Communication. Profibus. Tutaj nas informuje, żeby ustawić trzecią zworkę na 4, ponieważ adres jest 4. I Receive Direction, czyli odbierane dane. Czyli inaczej słowo kontrolne, czyli to, co będziemy, falownik odbiera, a sterownik PLC będzie wysyłał. No, profi say telegram, standard telegram, OK. Troszkę się zmula. Okay. Czyli dwa słowa, czyli w standardowej ramce, w tej ramce, którą będziemy używać, czyli tej standard Telegram 2.2, są dwa słowa. Pierwsze jest to słowo statusu, drugie to jest słowo prędkość zadana. Słowo statusu możemy sobie kliknąć tutaj, żeby zobaczyć. I to są, przepraszam, słowo kontrolne i prędkość zadana. I tutaj mamy wszystkie bity, jakie są w tej ramce. Te bity będziemy oczywiście zaraz programować w sterowniku PLC. Transmit, czyli to, co falownik programuje, to, co falownik wysyła, a sterownik przyjmie jako wejście. Czyli mamy tutaj właśnie status. Close. Teraz możemy przejść do stworzenia sobie danych, czyli o, może insert new object, data block, przepraszam, nie data block, insert new object, data type. Data type i to będzie UDT1, symbolik, czy będzie read. Blok UDT1 będzie odebranymi danymi z falownika, będzie opisem odebranych danych z falownika. Insert new object data type UDT2. To będzie opis wysłanych. OK. No i możemy zacząć stworzyć dane UDT1, czyli odebrane dane z falownika. Dane odebrane z falownika będzie się kojarzyło ze status word. I tu będą wszystkie bity i teraz tutaj declaration after i będzie aktualna prędkość. Typu int. I teraz wypełnimy strukturę, czyli ten status word, słowo statusu. Wejdźmy teraz na starter i
tą mamy ramkę, która jest, że tak powiem, słowem statusu. Nie wszystko, mówię, nie wszystko będzie, praktycznie statusu się może praktycznie nie używać, no ale zaczynamy. Tu mamy coś takiego jak speed deviation tolerance. Część rzeczy po prostu popiszę numerkiem. Czyli, aha, jeszcze jedna ważna rzecz, że jeżeli mamy tutaj tak wyglądającą ramkę, to w UDT to będzie zaczynało się od początku, czyli 0, 1, 2, 3 i to potem dalej. Czyli zaczynamy od bitu 8, żeby sobie to opisać. Deviation intolerancje. OK. Czyli zaczynamy. UDT 1. Pierwszy bit to będzie... Oj, przepraszam. Źle, 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 źle. OK, pierwszy bit w tolerancji. Dobra, to jest 8. Teraz 9. Control request. Nie wszystkiego trzeba będzie, nie z wszystkich tych bitów trzeba będzie w ogóle korzystać, nie? 10. Nie wiem, co to znaczy, więc napiszę tylko 10. OK. Następny. 11. Trockway limit reached, czyli osiągnięty moment. Tak? Jeżeli używane. OK, następne. Open holding break. Break. Coś z hamulcem. OK. Motor over temperaturę. OK. Co jest następne? Jakiś frame 14 NACTS, nie wiem co to jest. I alarm power unit thermal, czyli inverter over temperatura, coś takiego. Czyli 14 to nie wiadomo co. I ostatni. Mamy, aha, i dobra, to jest 7 i teraz drugie 7. Drugie 8. Czyli jedziemy tu, ready for switching.
Okej, okay, następny ready po prostu. Następny operation enable. Następny fault preset. Present. Okej, następny. Of 2 inactive. Of 2 active. Quick stop active. No answer. Dobra, of 2 inactive. Kolejny of 2 inactive, of 3 inactive, 5. OK, 6 i 7, czyli jeszcze 2 bity. Switching inhibited. Active. Switching. Oh, switching. Okej, okay, 1,7 ostatni. Alarm present. Okej. Okay. Zapisz. Czyli mamy z grubsza opisaną ramkę składającą się ze status word, struktury bitów i actual speed wartości rzeczywistej. Przejdźmy teraz do, zrobimy drugą ramkę, czyli UDT2. Będzie to write, czyli słowo kontrolne, czyli control word. I insert czyli nastawa prędkość zadana ogólnie rzecz biorąc i teraz słowo kontrolne również w falowniku przechodzimy do falownika nastawy close receive czyli falownik ten falownik to przyjmuje a my to wysyłamy ze sterownika. Czyli to jest control word. Czyli mamy of 1,
OFF 2, OFF 3, Enable Operation. OFF 1, OFF 2, OFF 3 i Enable Operation. Dobra, aha, lecimy. Czyli musimy też od 8 zacząć. Czyli mamy pierwsze Not Use. Pierwsze dwa Not Use i Control Bell PC trzecie. Bo w ten sposób się to robi. Dobra, czyli pierwsze dwa. Frame. Bit zerowy. Ball. On jest nieużywany. OK. Frame 1. Przepraszam. 8. Właśnie. Frame 9. I teraz. To jest bardzo ważny bit. Trzeba go dać, żeby w ogóle można było sterować. Trzeba go ustawić na 1. OK. Czyli mamy 3 załatwione. Co tam jest teraz? Dobra, raz, dwa, trzy. Set point inversion. No i reszta nieużywanych. No to nawet nie wiem, co to jest. Może nie będzie potrzeba, zobaczymy. MPSR. MPSR. Dobra. Set point inversion. Set point inversion. Bit 12, bit 13, bit 14, bit 15. A no, na razie ich nie wypełniam. Osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, frame, 12. OK. I teraz jedziemy pierwsze. On, off 1, off 2, off 3. Dobra. OK, co mamy dalej? OFF 1, OFF 2, OFF 3, Enable Operation, Enable RAM Function. OK, co mamy dalej? Enable continue ramp function, continue ramp function i enable set point. Continue ramp function i enable set point. I zostało jeden. I zostało jeszcze jeden. First acknowledge fault. ACK fault. Może nie jest to najszybsza metoda, którą tutaj proponuję ze względu na ten UDT i ten sposób, ale przy większej liczbie ramek może się komuś to przyda. Zapisz. Czyli mamy stworzone już UDT1, UDT2. Czas stworzyć własny blok danych do już uruchomienia falownika. Insert new object, function block. Niech będzie FB
50. Nie, niech będzie FB 100. O, może. FB 100, inwerter. OK. A, gdzieś troszkę naśmiecone w projekcie. OK. Czyli mamy FB 100, możemy zacząć tam oprogramować. Na początek w zmiennej stat stworzymy ten read data UDT1. OK, z falownika i w read data UDT2. OK. Mamy. Możemy przejść view lat. Teraz tak. Odczytamy dane z falownika i zapiszemy dane strukturę do falownika. Aby to zrobić, użyjemy bloku SFC14. I teraz rekord. Aha. Read status. Int. Write status. Int. Zobaczmy w hardware'ze, jaki adres ma nasz sterownik, ma nasz falownik, przepraszam, hardware. Nasz falownik ma adres 256. 256 256 oj, przepraszam, 256 to jest szesnastkowo 100. OK. Czyli mamy odczytane dane. Kolejny blok, insert network. Teraz trzeba zapisać blok danych do falownika. Czyli najpierw odczyt, obróbka, zapis. Czyli zapiszmy to samo. Blok write data zapiszemy do sterownika i write status. OK, mamy insert network. Insert network. Zapisz. OK. Czyli mamy odczyt danych, zapis danych. Spróbujmy to wgrać do falownika teraz. Aha, jeszcze OB1. Blocks. OB1. OK. Zapis. Teraz tak, OB1, UDT1, UDT2, SFC14, SFC15 jako funkcje, FB100, DB100, PLC, download. Włączmy monitoring.
Widzisz, mamy read status 0, write status 0, czyli poprawnie. Przejdźmy teraz do falownika. I tutaj w zakładce Diagnostics mamy coś jak Missing Enables. Jak widać, wszystko jest Missing Enables. I trzeba te bity po kolei ustawić. OFF1 będziemy sterować, te dajemy na sztywno, nie? Przynajmniej tyle, ile się da. Okidoki. Przejdźmy teraz tutaj. Mogę wyjść stąd. View. View. STL. OK, tutaj. A najpierw może jeszcze raz view lat. OK. Czyli najpierw może zrobimy start. Aby zrobić start, weźmy jakiś dowolny bit, niech będziemy startować bitem M0. M0.0. OK. To będzie bit startu. I żeby dać start, to musimy włączyć sygnał off. Czyli write data. Rozwinijmy sobie może. OK. Write data i co? OFF1. OK. M0. Ale w międzyczasie trzeba jeszcze skopiować prędkość, nie? Bo oprócz sygnału startu potrzebna jest jeszcze prędkość. Mówię. Move, niech będzie MW200 do write data setpoint. OK, zapisz, download. OK. I teraz tak, otwórzmy sobie teraz, żeby dla demonstracji. OK. M00 modify to 1. O, dlaczego? Coś jest nie halo, ale dobra. Modify to 0. Trzeba, muszę zobaczyć jeszcze control from PLC, ustawić ten sygnał. Modify to 0. OK. View. SCL. Dobra, spróbujmy ten control PLC. Czyli set. Równa się. Spróbujmy teraz. No, zobaczmy teraz, jak się zachowa. A, jest. To po prostu takie opóźnienia są. Dobra.
OK, Missing Enables. Jeszcze raz, odświeżmy to. Zobaczmy, jak go sobie odczyta. Dziwne. A jest, no dobra, zobaczymy dalej. Czyli widać, że się pojawił. Control from PLC i to, dobra. Spróbujmy zobaczyć, jak to się będzie teraz odświeżać. Zero. O, zniknął. Modify to one, jeden. Dobra. No to jedziemy dalej z koksem. Jeszcze oczywiście falownik nie jedzie, bo brakuje mu trochę. No ale wypełnimy, ile się da i zobaczymy dalej. Ok. Czyli tym będziemy sterować. I teraz ustawmy więcej danych. Ctrl V, write data, co tam jeszcze mu potrzeba, zobaczmy. Off 2, off 3 na pewno musi być, off 3, to się równa, zobaczmy, rozwiniemy to, Ctrl World, off 3, enable operation na pewno. Ctrl V, enable run function, Ctrl V, enable set point, Ctrl from PLC mamy. ACK to jest reset, nie potrzeba. Czyli dobra, czyli to wszystko już powinno nam wystarczyć, żeby falownik wystartował. Download. OK, mamy bity ustawione, mamy bit startu. Modify to 0. OK. Idźmy. O, enable run function. Continue jeszcze brakuje. Zapisz. View. Lot od razu. OK. Monitoring. Dobrze. I teraz tak. Falownik jeszcze raz. Czyli mamy wszystko. Oprócz on-off, czyli sygnału startę. Missing enables. O, już teraz się odświeżył. Bo to właśnie tu powinno być pokazane, czego dokładnie brakuje, ale to tak trochę czasami z opóźnieniem działa. Dobra. Puszczamy. Modify to 0, modify to 1. All enable za variable, czyli wszystko, co jest ten falownik wystarczy. Open loop, tu mamy coś takiego jak motor. Aktualne wartości. Zaraz się uruchomi. OK, aktualnie wszystko jest na 0. Teraz możemy przejść do, zadać jakąś tam prędkość 10 000. I obserwować, co tu się zdarzy. Aktualny pobór prądu 0,49 A. Napięcie 210 V, aktualna prędkość 800 obrotów na minutę, jakaś tam wyliczona temperatura silnika 29 stopni czy coś, moc 0,02 kW.
No to teraz możemy jeszcze spróbować zwiększyć tą prędkość. 325. Output current 46. Motor temperatura 34. Actual speed 1300. Czyli to już jest maksymalny. 0,03 kW.